Angielskie czasowniki nieregularne, jakiekolwiek czasowniki nieregularne tak naprawdę, moi drodzy, jak się tego wszystkiego nauczyć? Jak uczyć się tego rodzaju tabelek z czasownikami, gdzie raz jest coś takie, raz jest coś takie, nie ma na to jakiejś większej reguły? Dobra pamięć. Moi drodzy, jeżeli nie jesteście wtajemniczeni jakoś nie wiadomo jak w mnemotechniki czy jakiekolwiek techniki uczenia się, to jest bardzo prosta metoda, tak zwana zdarta płyta czy fiszki, regularne powtarzanie według pewnego schematu. Żeby nauczyć się czasowników nieregularnych metodyką, którą proponuję, moi drodzy, wystarczy, że będziecie mieli ściągnięty program Anki, taki jak tutaj wam przedstawiam. To jest program darmowy, jedynie na iOS-a trzeba tam troszkę zapłacić i do tego wtyczka do tego programu, taki tak zwany plugin o nazwie Image Occlusion, tak się nazywa, Image Occlusion Enhanced, mówiąc dokładniej. Moi drodzy, jeśli macie już ściągnięty i zainstalowany program Anki, to po prostu kopiujecie sobie wtyczkę, kod tej wtyczki Image Occlusion i w Anki w zakładce bodajże narzędzia, dodatki i pobierz dodatki, tutaj sobie wklejacie ten kod, pobieracie i macie już dodany plugin. Tak w ciągu minutki na pewno wam się powinno dodać. I teraz załóżmy, że chcemy się nauczyć tych odmian czasowników nieregularnych. Ja tutaj do jakiejś takiej testowej talii sobie wejdę, kliknę na dodaj, wybieramy sobie tutaj z puli, z tych różnych typów, oczywiście Image Occlusion Enhanced. Ok, moi drodzy, teraz co robimy na Windowsie? Nie wiem, jak to się robi na Macu, ale na Windowsie, jeżeli mamy tego rodzaju tabelkę, tutaj ze strony ang.pl, dzięki uprzejmości tej strony oczywiście, mamy taką tabelkę, to wystarczy, że zrobimy sobie z tego tak zwany zrzut ekranu, screenshot, tak? W Windowsie to się nazywa wycinanie, tak się nazywa ten program, jak sobie wpiszecie wycinanie, powinno wam wyskoczyć narzędzie wycinanie. Tutaj się już w tym momencie pojawia i wystarczy, że klikamy sobie na nowy. No i załóżmy, że chcemy wiedzieć, jak sobie odmienić słowo, dajmy na to no. Niech będzie słowo no. Ok. I tak sobie teraz to zostawiamy. Wracamy do naszego Anki. Wracamy do naszego Anki i tutaj w prawym górnym rogu jest taki... Ach, nie będzie widać. Muszę sobie przenieść o, patrzcie jak lecę. Musiałem przenieść tutaj mój kwadracik, bo nie było widać. W prawym górnym rogu możecie sobie kliknąć i powinno wam wyskoczyć od razu coś takiego, że ten screenshot będzie tu od razu widoczny w programie. I moi drodzy, teraz maskujemy. Maskujemy to, co powinniśmy wiedzieć w tej odmianie. Na takiej zasadzie, że chcemy wiedzieć, jak będzie no. W pierwszej formie to będzie oczywiście new, w drugiej formie to będzie known. I możemy również zamaskować znaczenie, że chcemy wiedzieć, że no to będzie znać wiedzieć. I w ten sposób na podstawie tych trzech zamaskowanych elementów wygenerują nam się trzy fiszki. Wydaje mi się, że lepiej będzie tutaj kliknąć, tutaj oczywiście mamy coś takiego jak add cards i teraz hide all, guess one albo hide one, guess one. Jak klikniecie hide all, to będziecie mieli tak jak teraz, wszystko zamaskowane i zgadujcie, co tutaj było w której konkretnej formie, albo hide one, guess one, czyli pokaże wam się na przykład new, ale będziecie musieli zgadnąć później, że to będzie known. No i w tym momencie ja wybiorę sobie hide one, guess one, żeby mi powiedzmy inna forma podpowiedziała, jaka będzie forma w środku i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie klikamy, free cards added, trzy karty nam się dodały i w tym momencie już mamy w naszej talii wygenerowane fiszki z zamaskowanym znaczeniem, z zamaskowanymi formami. No i załóżmy, że chcemy już się uczyć tej talii. W takim razie pokazuje nam się pierwszy rodzaj tej fiszki, zamaskowany jest pierwszy człon. I teraz myślę sobie, jaki był ten pierwszy człon. Załóżmy, że nie wiem. Tak? Nie wiem? No to klikam pokaż odpowiedź. A, to było new. Więc w tym momencie oczywiście uznaję, że to było dla mnie trudne, bo jeszcze nie wiedziałem. Załóżmy, że known już wiedziałem. Tak? Więc to było łatwe. Klikam sobie na łatwe. Myślę sobie o znaczeniu. Jakie było znaczenie? Na pewno było wiedzieć, ale co było tym pierwszym? Znać. Aha. Tak pół na pół wiedziałem w tym momencie. Załóżmy, tak? Więc klikam na dobra. I w tym momencie możemy sobie robić cały stos fiszek właśnie z tego rodzaju czasowników nieregularnych. Weźmy sobie kolejny przykład. Weźmy sobie słowo grow, tak? Niech będzie słowo grow. Żeby zrobić słowo grow, znowu wybieramy sobie narzędzie wycinanie, klikamy na nowy, grow. Ok. Klikam sobie na Anki, dodaję kartę. I mam tu od razu Image Occlusion Enhanced, klikam na prawy kwadracik generuje nam się od razu obraz i maskujemy to, co jest nam niepotrzebne. Czyli grow, grew, grown, rosnąć. Ja chcę wiedzieć, że w drugiej formie to będzie grew, w trzeciej to będzie grown i znaczenie to będzie rosnąć. Wszystko to maskuję. Jeżeli chciałbym wszystko naraz, to też jest sprytny patent, możemy sobie tutaj wybrać tak zwany select tool i wszystko zaznaczyć i na klawiaturze kliknąć G. I wtedy nam się połączą w jedno, że będzie tylko jedna fiszka zasłaniająca wszystkie trzy. Natomiast ja personalnie, jeżeli uczę się tego rodzaju nieregularnych czasowników, wolę po prostu zasłonić sobie pojedynczo i zgadywać pojedynczo. Więc klikam hide one, guess one. I znowu generują nam się trzy fiszki. Ja wracam do mojej talii, klikam ucz się teraz. Załóżmy, że jestem już po godzinie nauki i naprawdę ten grow mi gdzieś wyleciał, bo teraz to tak wygląda, że od razu się tego uczę, jak już to widziałem. No ale myślę sobie tak, grow, co tam było w tej drugiej formie od grow licząc, tak? O, nie wiedziałem, że to było grow, tak? Więc nawet mogę sobie dać powtórz za chwilę, bo totalnie mi wyleciało. Tutaj co było? Może grown? Tak, grown. To było bardzo łatwe, ale tak nie jestem do końca pewny, więc może dam dobrą. I ten interwał odpali mi tę fiszkę znowu za 10 minut na przykład, tak? Znaczenie to będzie rosnąć, to jest mega proste. Oglądałem ostatnio serial, tam to leciało, więc rosnąć to będzie bardzo łatwe znaczenie. Ustawiam łatwe, interwał fiszek idzie za 4 dni. Moi drodzy, zachęcam Was do opanowywania programu Anki, opanowywania fiszek. Uczcie się w ten sposób. Rekomenduję, ponieważ uczenie się tego rodzaju tabel na zasadzie czytam to 50 razy i nic mi nie wchodzi do głowy jest bez sensu. Lepiej wydelegować sobie każdą taką linijkę tych czasowników nieregularnych, tych odmian na zasadzie właśnie takich fiszek chociażby, zrobić sobie z tego serię powtórek. Dużo lepiej Wam to wyjdzie do głowy, aniżeli właśnie czytanie po 100 razy tego rodzaju tekstu. Nie proponuję Wam tutaj jakichś nie wiadomo jakich mnemotechnik. Wystarczy, że dobrze opanujecie zwykłe po prostu tutaj fiszki i też dobrze Wam to wejdzie do głowy. Także tak jak pokazywałem, darmowa wtyczka od Anki, która nazywa się Image Occlusion Enhanced. Pobieracie sobie kopiując kod i małymi krokami uczcie się tego Anki, bo przyda Wam się na pewno na przyszłość, czy to lingwistycznie, czy w innych przedmiotach. Moi drodzy, to był Maciej, Dobra Pamięć. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Uczcie się mądrze, uczcie się z głową. Cześć. Dobra Pamięć.